Partnera lewa. I raz, dwa, trzy, tak. Teraz będzie taka sytuacja, że moja prawa noga pójdzie do tyłu, będę robił trzy kroki w miejscu. To jest moje prywatne, osobiste podejście, ponieważ już parę lat uczę salsy bachaty. Mam bardzo specyficzny styl nauczania, bardzo luźno i swobodnie podchodzę do pewnych rzeczy. Buduję pewnego rodzaju przestrzeń, w którą oni potem się dopasowują i wypełniają swoją osobowością i swoimi ruchami tą przestrzeń. Ja jestem nauczycielem i ja mam ich nauczyć tańczyć. Ale mam ich nauczyć tańczyć tak, jak im pozwala ciało, tak, jak im pozwala umysł, który kieruje ich ciałem. To jest moje zadanie, żeby się jak najdłużej skupili, żeby jak najdłużej wykonywali to, co ja chcę, aby potem mogli realizować się na parkiecie w domu, gdziekolwiek jest muzyka, zabawa, żeby mogli sobie to pokazywać i swoim znajomym. A Rueda? Rueda wyszła. Rueda mi się podoba. Rueda jest ciężkim tematem na sam początek, jak na takie dni otwarte. Jednakże wszystkie zabawowe figury, które zrobiliśmy, zauważyłem, że część w ogóle ich nie znała osób. Myślę, że się mocno zajarali Ruedą i wiele osób zostanie na zajęciach, by dalej kontynuować naukę, z czego się bardzo cieszę. Ja zawsze na warsztatach staram się ludzi zarazić pozytywnym myśleniem o tańcu i samą miłością do tańca, czy upodobaniem w tańcu konkretnym, salsie, czy baciacie, czy tym podobnym. I takie samo podejście miałam tym razem, ponieważ jeżeli z instruktora emanuje taka energia i instruktor pokazuje, że dla niego taniec jest wszystkim, że żyje tym naprawdę, że odczuwa całą tą muzykę, to ludzie to zauważają, zaczynają się to podobać, bo patrzą na instruktora i mówią, ale to jest fajne, ja też tak chcę. I rozwijają się, robią kolejne kroki, przychodzą na regularne zajęcia, potem zaczynają sami czuć tą muzykę i też tworzą własne elementy. Także dobrze się wszyscy bawimy.